Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym modelarstwu. Jak w tej chwili widzicie, jest w tej chwili tak to wygląda, ten model. Tak się prezentuje, tak jak ostatnio. Na razie to sobie zostawiam. To mi nie będzie potrzebne w tej chwili. Tym razem zajmę się ogólnie całą kabiną, czyli szoferką. Tutaj już mam grę kultową Euro Truck Simulator 2. Kolor ten kolor, co tutaj ogólnie, musicie mi uwierzyć, bo na filmie zapewne będzie inny odcień. Tu jest szary odcień u mnie wszystko. Jest w kolorze szarym. Więc ja tak samo będę chciał go zrobić. Może ja tu już jak tak wygląda to od wewnątrz, bo potem zobaczycie wszystko na modelu oczywiście, co to nie jest takie proste, hop siup. Proszę bardzo, jeszcze tu, tutaj góra, radyjko. No, tym razem zajmę się ogólnie samą kabiną, bo ogólnie, żeby tak wam nie zwodzić, mówiąc szczerze, to jest trudny model. On zawiera kabinę w kabinie. Może to w tej chwili, nie wiem, dziwnie brzmi, może nie, ale po prostu jedna kabina jest wewnątrz, a druga jest na zewnątrz. Są dwie kabiny ogólnie i zajmę się tą wewnętrzną w tej chwili, czyli całym tym wyposażeniem, kierownicą, fotelami, łóżko, nie wiem co oni tam jeszcze mają, nie wiem, ekspres przelewowy, mam nadzieję, że nie, podczas podróży nie wiem, czy kawę piją, zapewne na stacjach jakichś benzynowych się biorą i stają. Model sobie oczywiście, że stanie tu w tej chwili. Ja ogólnie będę go na ekran i na model cały czas poglądał, ale ja teraz wam muszę przedstawić instrukcję. Jak w ostatnim odcinku już skończyłem, widzieliście rozdział 10, w tym razem przechodzimy do rozdziału 11, gdzie sama szoferka jest. No i mam przy okazji, chciałbym też pokazać 12 rozdział, gdzie już całe poddasze jest, półeczki, wszystko jest montowane, bo w 13 rozdziale zajmujemy się ogólnie montażem kabiny już, takiej wewnętrzno-zewnętrznej, ujmijmy to tak. Ale co, przechodząc do tej z powrotem instrukcji, ja sobie tutaj oczywiście radyjko włączę zaraz. Zapewne najpiękniejsze polskie przeboje. Zaraz zobaczymy. Możecie nawet spojrzeć. Oto w tej chwili mój ciągnik, którym jeżdżę w tej grze. Jest to DAF. No, luksurny. W środku deseczkami obłożony. Bardzo fajny. Ale ja nie o tym, ja o radyjku. No, złote przeboje. I gdzie te są złote przeboje? Dobra, może sobie lecieć. Co jest? A ja niestety z powrotem muszę do tego. To nie był ten. Choć ten mógłbym też składać. Też jest fajny, ładnie. To się prezentuje. Nawet od tyłu. Ale no, ja Scania R mam, więc Scania R. Ta kabina to jest uboższa, to jest bogatsza wersja. Ja w tej chwili będzie ogólnie uboższa cała kabina. Ja będę te listy całe te tutaj montował, owiewki, tak trochę na bogatszo zrobię go. Sobie tak wnioskuję, zapewne. Jeżeli nie zrobię tego, no to nie miejcie mi za złe, ale no. Jeszcze silniczek odpowiedni 560, zgadza się. Skrzyniata. No,
taką o tego typu nie chcę robić, bo ze względu na to za jasny jest dla mnie. Ja jednak muszę mieć ciemniejsze kolory i przy tym zostaję, a jeszcze kolorek zewnętrzny to zapewne będzie mieszanina kolorów. Czerwieni, proszę, czerwony. No, za mocny. To będzie gdzieś taki. No dobrze, nie będę już się więcej mówił, więc przechodzę już do rzeczy. No, przestawię już swoją też lampkę, bo będzie mi po oczach dawać. I wy zapewne też za wiele nie będziecie widzieć. Zaczynamy od ogólnie od ramki typu E, B. Głównie będzie nam potrzebna. Tym razem zajmiemy się na dzień dobry. Podłoga, tutaj ścianki boczne, tylnie, nie łóżeczko, fotele, deska rozdzielcza i zamontowanie całego tego uchwytu, gdzie po prostu, proszę bardzo, tutaj są takie otworki, na te tutaj będzie bolec oczywiście i ta kabina cała będzie uchylana. I po to będą nam służyć takie haczyki, ale to już na pewno to będzie już potem. Dobra, więc się zabieramy do rzeczy. No, czerwone ramki nam nie będą służyć tym razem. Ja muszę tu się sam odnaleźć, bo się trochę pogubiłem ostatnio. No, tu widzicie już są o te tabelczyki, co mówiłem przed chwilą. Tutaj obejmy na koła. Tutaj jeszcze jakieś takie o są. Zaraz zobaczę. Ja, może to jest do tego nawet? Trochę takie większe to. Zobaczymy. Dobrze, to na pewno nie będzie mi potrzebne. Będzie mi potrzebna natomiast ta rameczka. To jest rameczka, która to? To jest rameczka B. Na pewno B będzie mi potrzebne. BB. I rameczka typu E. I już ją mam. Na samym końcu montowało mi. Proszę bardzo, oto ona. Możecie sobie na nią chwilę popatrzeć. Ja tylko powkładam te ramki, co mi nie będą potrzebne, z powrotem do środka. Żeby mi się nic nie stało, wiecie. Tak już. Oczywiście, że tym razem znowu będziemy używać kalek, kalkomanii. I na dzień dobry każą nam wyciąć podłogę. Oto ona. Proszę bardzo. Tutaj nawet są już te dywaniki, wycieraczki już są zamontowane. Bardzo fajnie. Oczywiście, że ja będę musiał je pomalować na, jeszcze na odpowiedni kolorek. No i co można powiedzieć? To, że zbliżamy się do końca składania już modelu. Właśnie miałem się spytać brata i tutaj na wizji. O co znowu chodzi? Ile tak jeszcze przypuszcza odcinków do końca tej serii Scania R560V8 High Life Red Griffin? O, proszę bardzo, jaki wymowny. Szkoda, że w szkole taki. Nie mam zielonego pojęcia. Ile zrobię, tyle będzie. No, robię. Ale tak z instrukcji można stwierdzić, że już bardziej kończy. Z instrukcji tak, ale nie ukrywam, że jednak czas, który tutaj będzie poświęcony, jeszcze sporo go będę musiał poświęcić i to zwłaszcza na ostatni rozdział, gdzie będzie mi będę przyklejał tutaj te owie, co to jest? Ano ten. Ojeny, na słońce. Tutaj proszę. Tutaj lustereczka, tutaj takie oduperelki będę przyklejał już potem jeszcze te klosze i to i takie o. Ja, jak widzicie, tutaj są, bo są naklejone takie srebrne w tej chwili kalki, czy co to jest, nie wiem co, ale ja tego nie będę stosował. Mi bardziej się podoba gdzieś taki szary z czerwonym, jest to bardziej takie kompatybilne jak dla mnie, nie srebrne. Gdzieś mnie to
odpycha. No dobrze, wycięliśmy już to. No na dzień dobry trzeba już malować. A farbkę załatwimy tym razem czarną. I talerii, czarna farbka. Użyjemy. Pomalujemy wycieraczki. Pędzelki mi talerii 0. Sobie zakupiłem teraz zerówki już, bo mam jedynkę, dwójkę. Zakupiłem. Ja się z wami zaraz spotkam, jak tylko pomaluję to i oto mi przy okazji wyschnie. Spójrzcie, teraz tak to wygląda. Proszę bardzo. Już pomalowałem. Wyschło. To. Sobie to odłożę na bok w tej chwili. Teraz znowu malujemy, ale tym razem coś innego. Łóżko tym razem będziemy malować. No, pryczę trzeba przynajmniej kierowcy godnie zrobić. Noż. Żeby się wyspał i kasę żeby zarobił jeszcze. Tu. Tak to ogólnie łóżeczko wygląda. Proszę bardzo. Na kolorek jaki pomaluję? No. Opcji jest wiele, mówiąc szczerze. Poduszkę myślałem, żeby na taki ciemny czerwony coś pomalować. No w środku trochę elementów jednak dam z akcentem czerwonym. Najprawdopodobniej. Zaraz wszystko zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Kołdra, prześcieradło i te poducha. Może być. Lubię to. Nie ma tak złote przeboje. Nieprawdaż? A tak. Poduchę malujemy farbą Italerii. Bardzo mocny czerwony, ciemny, niemalże. Teraz wszystko dobrze, lepiej zobaczycie. Popatrzycie sobie w tej chwili, jak będę malował. Zacznę od poduchy. Nie tym pędzelkiem, to jest zerówka. Dwójka. Niech będzie dwójeczka. No, w kubeczku mamy farbkę i instrukcję na razie sobie odłożymy. Dobra, niech sobie leży. W tej chwili najmniej mnie interesuje instrukcja. O, malujemy. Z automatu robimy oczywiście prześcieradło koloru białego, zrobimy. Nie będę go pomalował w żadne jakieś tam kwiatki czy coś takiego. No, to nawet się nie zda. Opa. Coś takiego, coś takiego. Koreczek. Jeszcze wygładzimy na powierzchni. Niech kierowca ma idealną przynajmniej pryczę, łóżeczko.
O, tak to wygląda. W przeciwną stronę. Pędzelek zaraz go umyjemy oczywiście. Biała farba i talerii. O, w mordkę, ale się wszystko kręci, nie dobra. O, jest, jest. Zobaczymy jeszcze. Pewnie się zastanawiacie, co ja w tej chwili robię. No coś takiego, sprawdzam, czy farba jeszcze się nadaje do użytku. Niestety nawet skalpel nie chce wejść, proszę. No. No. Farbę trafił szlak, za przeproszeniem. Tak ujmę. To najprostszym sposób. No, cóż, trudno. Mówi się trudno i jedzie się dalej. Nie zrobię na biało, to zrobię na inny. Kołderkę zrobimy oczywiście, że tutaj na szaro. Mam tu jeszcze biały, białą farbę Model Mastera, ale tam raczej nie, gloss, bo to jest gloss, więc nie. Zaraz przyniosę alternatywną farbę. Zaraz zobaczymy, co oni tu ma. Co ja mam przede wszystkim w moim schowku. Leci farba, leci, leci. Zaraz zrobimy coś alternatywnego. O. No, trochę mam tego, nie ukrywam. Nie, oliwka nie. Nie. Zielony może być. Stalowy nie. Brązowy nie, odpada. A zobaczę jeszcze tą. Taka kawka. Zrobimy ten, tą farbką. Prześcieradełko. Wszystkie farby oczywiście musiałem wyjąć, jakie miałem, żeby znaleźć. Tym razem malujemy, maluję. Ja maluję. Wy se oglądacie, szczęściarze. Ale dobrze, pomijam. O, wyprodukowane w Chinach. Made in China. Proszę bardzo. I talerii. Pędzel wyprodukowany Made in China w Chinach, dobre. Malujemy prześcieradło na ten kolorek. To będzie potem wyglądać jak kawka z mlekiem. Coś w tym stylu. O, kombi. Czekajcie, bo chyba nie rozmieszałem farby tak jak należy. No jasne, że nie rozmieszałem farby. No dobrze, to jedź. Niestety wezmę tym razem ze słoiczka. Bierzemy tym razem ze słoika farbę, no niestety tutaj za bardzo rozcieńczona farba. No to piękna piosenka.
lampa. Na razie to tak wygląda. Na razie to naprawdę będzie inaczej. Naniesiemy jeszcze jedną tu warstwę farby. Malujemy. O, śpiewać to ja nie będę przed wami, bo śpiewać to ja na pewno nie umiem. O, próbowałem i to kiepsko się skończyło, mówiąc szczerze. O, dobra. Tak to w tej chwili wygląda. Łóżko jak łóżko, prawie normalne. Pum, 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 pum. No, dobrze. Kolejny pędzel już wypaciony. Kołdrę. Kołdrę, kołdrę. Robimy na szaro. Mam tu stalowy. O, co to za kolor? Czekajcie, muszę zobaczyć kolor jeden. Nie pamiętam tego koloru. Też jakiś taki. Zielony, zielony, brązowy, brązowy, stalowy. Jest, szary. Taki. Jest to Italeri Flat Gun Ship Gray 47-52 AP. O tak. No i że to jest większa powierzchnia, to wezmę ten większy pędzel. Ten, co mówiłem, zwykły do farb typu plakatowych. Tych użyję sobie tym razem. Może być, mi to tam nie przeszkadza. No, znowu reklamy. Ja nienawidzę reklam, nie wiem jak wy. Nienawidzę reklam. Od lat na stres reagowałam w ten sam sposób. Nieposkromioną żądzą podjadania. W efekcie straciłam kontrolę nad swoją wagą. Byłam bezsilna. Do czasu, kiedy w aptece kupiłam Appetiblock. Składniki suplementy diety... w tej chwili, o, mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że na chwilę obecną, to ja robię to łóżko nie w wersji instrukcji, tylko w wersji własnej. No tutaj, jak tutaj widzieliście grę typu Euro Truck Simulator 2, no to nie ma łóżka pokazanego jako takiego, więc nie widać go. A ja robię tak na, po swojemu, na chybił trafił, może i trafię w coś. Kosteczka higieniczna, nie trzeba jej przedstawiać. Zwykle nie groźna, ale czy zawsze? Twój nos jest innego zdania. W trakcie kataru wycierasz go nawet 40 razy dziennie. Twój nos źle to znosi. Wypuścił Nosin, krem łagodzący podrażnienia nosowe wolne katary. Nosin nawilża i regeneruje. Jeszcze boki, ładnie pomalujemy. Jak ładnie to teraz wygląda. Jeszcze od razu położymy drugą warstwę, bo farba już wyschła. Więc przyjdź po croissanta za 69 groszy i paluchy ziarniste lub paluchy z olikami za 49 groszy. Proszę bardzo. O, tak to robimy. Dla każdego jego ulubionego.
pieca. Niezwykły koncert Maryny Rodowicz. O tak. 14 lutego, Kaletorwa. Maryna Rodowicz, akustycznie, bilety. Dobrze, jeszcze to mi zostaje, ale na to... Przepraszam. Położę tą samą farbę, tyle że wezmę ją, rozcieńczę jakąś jasną, najprawdopodobniej jakąś kremową. Gdzie ja tu mam jakiś kremowy? Tu mam kremowy. Rozjaśnię ją tą farbą. Zaraz sobie kawałek papieru, czy czego tam przygotuję, żeby... A dobra, wywaliłem, nie wiem, coś tam wywaliłem w szufladzie. Tutaj mam taką plastikową podstawkę, tu zawsze mieszam farby. Może być dla mnie, co to tam. Nic dziwnego, bo to właśnie tłuszcz jest czynnikiem powodującym dyskomfort trawienny. Sięgnij po Travisto. 2-3 kropelki. Suplementu diety Travisto po pierwsze wspomagają trawienie tłuszczów, a po drugie wspierają pracę układu. 4 wezmę kropelki. 4. 4 do 2 w stosunku weźmiemy. Jak ręką objął. Raz. 2. 2 kropelki, 4 tamte i mieszamy. I nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Mieszamy, mieszamy. Od razu ładny taki szarawy nam się robi, piękny kolorek. Dobrze. I malujemy teraz to. Bardzo ładny kolorek. Zaraz zobaczycie, jak to całość wygląda. Podane ceny są cenami maksymalnymi. Każdy sklep może je swobodnie obniżać. Rodzice miewają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapek Junior. Wynik medyczny Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. Gdy moje dzieci są przeziębione i mają gorączkę, podaję im Nipomal. Można go stosować już... Rany boskie, ile tych reklam. W telewizji reklama, w internecie i reklama, w radiu reklama, noż. Ja nie po to włączałem radio, żeby reklam posłuchać, lecz muzyki. Właśnie tak to będzie wyglądać, wyschnie to. O, dobrze, odstawiamy na razie to wszystko. Ja tutaj oproszę. Chodź rametko, kochana. Tam odstawię pędzle. Tutaj mam tak, jeden fotel. Tu jest, tu są dwa fotele. Tu jest taka od tyłu, a to jest od przodu. I ja się z wami spotkam. Gdzie mam ten drugi? Tutaj jeszcze jest do fotela. Proszę. Powinna taka o rama. Ja złożę ogólnie fotele. I tutaj te gąbki. To coś pomaluję i ja wam, z wami się już wtedy spotkam, kiedy będę już miał gotowe fotele, można już będzie coś na to miejsce przyklejać, już będzie można coś robić, nieprawdaż? Proszę bardzo, foteliki już sklejone, jak widać, proszę jeszcze jeden do kompletu, o obydwa, teraz już możemy kleić. Do podłogi, a oto nasze łóżeczko, tak wygląda w tej chwili. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie mi to wyszło, no sam jestem zachwycony. Przepraszam, coś wpadło w niemiecki otwór, jak to się mówi. No, no przesuniemy na moment się do instrukcji. No, my się zajmujemy ogólnie tym, o tutaj. Niech się w ostrość, dobrze, idzie. Fotel jeden, drugi przyklejamy. Łóżko,
A w sumie możemy przykleić i łóżko. I zajmiemy się deską rozdzielczą. Proszę bardzo, oto ona. Deseczka rozdzielcza. No, będzie sporo do roboty, nie ukrywam. O, noszę, nosi mnie, zaczyna nosić mnie. Tak. I tak. Na sucho i łóżko tak. Jakoś tak. Dobrze. Papierek ścierny w dłoń. Przesunę może lampkę, będzie bardziej widoczne, wszystko lepiej. Może być. Jest dobrze doświetlone, więc będzie dobrze to widzieć. Według instrukcji tak. To ma wejść tak. O, wezmę może w ten sposób. Proszę, tak to ma być. I wiecie co? Przetrzemy tylko tą powierzchnię. Teraz wystarczyło delikatnie szerachu, ciachu i postrachu szybkość przetrzeć. I co? Kleimy, kleimy, kleimy. I tym razem smarujemy klejem to. Krzesełko. Proszę. Jest. I to ma być krzesło na którą stronę, żebym ja się nie pomylił, a na stronę kierowcy. W ten sposób już się trzyma. To samo z papierkiem ścierym oczywiście odsuwamy, żeby nie zakurzyć. Postępujemy tak z tym. Palcem można przejechać. O, odkleiło się, widzicie? Aj, coś mi tu nie wyszło. Walnę więcej kleju, może wtedy trochę przyłapię lepiej. Dobrze, przy okazji mogę tu dać. Ciach. Siedzi na swoim miejscu. Fotel powinien dojść zaraz do siebie. A może i nie? Co jest tym fotelem do jasnej urwanej? Co mu źle na tym miejscu? Przecież wiem, że ty musisz tu siedzieć. Nie ma takiej opcji, żebyś gdzie indziej. Dobrze. Łóżeczko, łóżeczko, łóżeczko. A łóżeczko ma spocząć na tym, o. Na tym ma spocząć łóżko tu. No widzicie, tu nawet jeszcze są resztki farby. Wezmę pędzelek i pociągnę tam, żeby już nie było nic. Wszystko zrobimy tak, jak być powinno. Jak to się już zamknie, to tego się nie otworzy. Chyba, że no weźmie się, spadnie na podłogę czy coś i będzie problem. Proszę bardzo, kończymy. Ładnie. Nawet jeszcze się świeci pod światło. Widać, że farba świeża.
odchodzi, pędzelek odchodzi, dalej idzie i teraz tylko przetrzemy tą powierzchnię. Dobrze, trzeba przedmuchać. Nakładamy klej. Proszę bardzo. Jeszcze zobaczymy z tej strony. Wszystko gra, tak, gra. Dobrze. Jednak niestety jeszcze na moment będzie mi potrzebna farbka, pędzelek. Wiecie, jak farbą pociągłem, to i tam nie dopatrzyłem i trzeba poprawić parę rzeczy. O, i to tak będzie wyglądać. Łóżeczko, proszę bardzo. O, wytnę tutaj te ścianki boczne i przykleję je. Ja wtedy zacznę montować deskę rozdzielczą, ale deskę rozdzielczą to na samym końcu. Na razie te ścianki boczne zrobimy. Zrobię, dobrze? Ja miałem się z wami spotkać, mówiąc szczerze, jak już te ścianki przykleję, ale no wyszło tak, że tutaj zauważyłem, że jest taka o rameczka i tutaj pomalowałem rameczkę na czerwono, a w środku na czarno. Zaraz wam już powiem po co. Ano po to, żeby przykleić o tą kalkę taką z napisem Scania. Co? To bierzemy wacik, wodę, można położyć, oczywiście, że wodę bierzemy. Nasączamy. No, dobrze, tyle wystarczy. No, gdzie jest mój skalpel? Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, mamy tutaj tą. Jest napis Scania. Dobrze, teraz jeszcze wodę odsączymy wacikiem do uszów. O, proszę. O. I jest napis Scania. Ja się z wami zobaczę teraz, jak już naprawdę to pokleję, to poprzyklejam. To wszystko będzie wyglądać to trochę jakby taka mini bryłka, taka sześcienna, i zaraz się wezmę za tutaj składanie całego tego deski tej rozdzielczej. O tak. Proszę państwa, jak widzicie, już złożyłem cało to. Przy okazji siedzenia pomalowałem, bo tak mi było akurat bardziej wygodniej, mówiąc szczerze, bo kolor czerwony w tej chwili dominuje, ogólnie model jest czerwony, no i pomyślałem, żeby wnętrze też było takiego odpowiedniego kolorystyce. Jeszcze jedno sobie tak pomyślałem, bo patrzę na kalki, zaraz pokażę je, proszę bardzo, oto ona. Już trochę miejsca jest, powycinałem już trochę. No, ale wiecie, wziąłem i tutaj są ten emblemat Scania. I wiecie co, ja tu
tutaj na fotelu, każdym na nadgłówku przykleję ładnie, będzie to wyglądać i właśnie się za to zabieram, już mam nawet przygotowany odpowiednio. Ojej, jakie to małe. Dobra. Proszę. Tak będzie to wyglądać, tylko zaraz jeszcze drugi przykleję i... Wodę trzeba zebrać, nadmiar. Jeszcze raz. Właśnie słuchacie Radia Złote Przeboje. Proszę, to wygląda nawet w miarę znośnie. Środek, czyli kabina, szoferka, czy jak chcecie, możecie no to nazwać i tak będzie to poprawnie. To jest moja inwencja już trochę twórcza. Ja tutaj, proszę, to jest cała ta i to można ująć, że to będzie sobie o tako stało. Że tak to... więcej. To, no właśnie, tak mniej więcej to będzie na tym tu stać. Tak to będzie wyglądać. Pomału przypomina samochód. No, jeszcze trochę mu do samochodu brakuje, nie ma kierownicy. Dobrze, zdejmujemy, odkładamy jedno i drugie teraz, żeby jedno wysuszyło się, a drugie, żeby się nie zniszczyło. Teraz bierzemy się, zajmujemy deseczką rozcieńczą. Proszę Państwa. Znowu powrót do rameczki. Tym razem wątpię, żebym coś malował, więc to będzie sklejanie, tylko nie, będę malował tą kierownicę, widzę, ale to już też na ten sam kolor pomaluję. W środku będzie oczywiście szara. I tak mówiąc, na boku. A ja bym zaproponował, żeby ta kierownica była czerwona. Będzie czerwona, ten kolor będzie. Jeżeli nie użyję innego odcienia ze względu na to, że inne mam wyposażenie już pomalowane na ten kolor, więc jednego nie będę stosował. No, jest. Dobrze. Dobra, odłożymy na razie sobie. Kamerzysta, nie śpi pan. Aparat mi się wyślizgnął z ręki. Dobrze. Teraz tak. Teraz tak. A, to ma być tak. Czy to ma być tak? No gdzie?
Moment, bo się pogubiłem. No. Moment, bo się gubię. A, dobrze, już. Jedny. O, właśnie. Proszę, to będzie wyglądać o w ten sposób. Proszę, tak będzie to wyglądać. Dobrze, tylko trzeba przyszlifować. Gdzie mój papier ścielnik? I co, jedziemy. Tu ma to, tutaj też ma to, dobrze. Trzeba uważać. Żeby nie, trzeba uważać, bo to są to właśnie takie półeczki, czy to te dzędzarki, żeby ich za nie zaszlifować. Jeszcze tak. I teraz. Z powrotem na sucho spatrujemy. No, będzie dobrze. No i kleimy. Dobra. Tylko dobrze przyklej. No, jest. Proszę. To będzie tutaj od szybki tak widać, a od wewnątrz o w taki sposób. Musi to jeszcze dyschnąć. Oczywiście. Dobrze, teraz trzeba złożyć tą całą od kierownicy. Plast, plast. Plastu, plastu. A jeszcze tak poruszę temat. Jeden w taki sposób, że gdzie będzie skupywać modele? W sklepach na internetowych. Już mówiłem na w pierwszym odcinku, ale skoro kamerzysta pyta się, to już ci odpowiadam. U mnie w moim mieście jako takiego sklepu, gdzie można kupować modele, to nie ma. Więc gdzie ja kupuję? Ano, możecie się uśmiać znowu, a kupuję model po prostu w sklepie takim, gdzie trudno byłoby dostać. A dokładnie w sklepie papierniczym są modele, farbki i takie akcesoria. Oczywiście jeżdżę też do Łodzi, do większego miasta, gdzie są sklepy modelarskie. Akurat ten został zakupiony model w sklepie specjalistycznym, takim modelarskim typowo. Więc u mnie w mieście go nie spotkaniecie, ale nie wiem, większość modeli, które będę sklejał, to zapewne będzie z Piotrkowa. Więc to tak o. Dobrze, przechodzę dalej do klejenia, bo zasnąć idzie. A ja tu kleję i kleję.
17:59. Że jest. To tak. Dobrze. Jeszcze. Dobrze. Tak to wygląda. Proszę. Oczywiście ja to pomaluję sobie akurat na taki ładny kolorek. To będzie później widoczne. Ale na razie chciałbym złożyć ogólnie cały tą składaneczkę. Jeszcze mi zostały pedałki do pomalowania oraz kalka. Pedały. A to są jakie? BBBBB, czyli nie. To znaczy, że muszę powrócić do kierownicy. No dobrze. Gdzie są te pedały? Tu są. Pedały. Dlaczego w Piotrkowie nie chcę pruszyć? Pogoda wredna. Mamy ferię, tutaj jakby szła wiosna. Śniegu nie ma i tyle, no. No jest tego śniegu, ale już... O, klasyka. Modern talking. No. Show lady. No, tak dobra klasyka. Nie podgłaśniaj. No dobra, kleimy to. Kamerzysta. Dobra. I ja się z wami spotkam, jak
pomaluję tutaj tą, nie wiem czy tą, na kierownicę, kierownicę pomaluję i przykleję oraz kalkę i co mogę powiedzieć i to, że już to będzie o w tym to miejscu, dobrze? Witajcie ponownie, już mam szoferkę prawie że skończoną. Jak widać już przykleiłem tutaj deskę rozdzielczą. Tak to wygląda teraz, proszę bardzo. Od razu zrobiłem jeszcze mu czapeczkę, tak na poczekaniu, to będzie o tak. No i tutaj się pojawił taki mały kruczek, a no z tym, w instrukcji pisze E, że to jest E, te dwa elementy w instrukcji są E. Tak naprawdę w ramce tego modelu to są elementy D i one powinny być na szaro, a są na czerwono. No tutaj trochę jest nie halo, muszę wam powiedzieć, bo trochę ich się naszukałem. Myślałem, że je wyciąłem i gdzieś położyłem i zgubiłem, ale patrzę w instrukcję, no nie ma tego, nie ma i co. Tutaj jeszcze tutaj element też przyszedł. Najprawdopodobniej będę go przemalowywał na ten kolorek, na ten czerwony, czerwono-brązowy. Aczkolwiek zastanowię się, czy go zostawić, ale raczej pomaluję go. Tutaj jeszcze każą nam pomalować na czarno, ale to tak o. Teraz wezmę model, położę już to tak, jak być powinno być. Tak to będzie wyglądać. Czapeczka tu, on będzie o tak. I co, to ja już sobie odkładam, to se może na tym stać. Teraz tak, zrobiłem siedzenia, posklejałem wszystkie, nie skleiłem jeszcze tutaj tych mocowań, tu mocowań nie sklejałem ze względu na to, że będę jeszcze stawiał o tak model i one mogą się połamać, powyginać. To będzie jako już przed, prawie ostatni element, który przyjdzie po prostu tu i od razu automatycznie go przykleję, przymocuję go tu na to stanowisko, gdzie kabina tak będzie się uchylać oczywiście. Dobrze, tutaj deska rozdzielcza jest. Tutaj sobie zaznaczę, że to ogólnie jest dobrze. Tutaj z tym były problemy, sobie odznaczę, bo to będę musiał pomalować. I to też już jest. I co, zostaje już nam jedynie złożenie tej bryłki ogólnie całej, szybki i tak dalej. Posklejanie, ale to już w kolejnym, następnym odcinku, tak samo jak tutaj już dokończenie tych elementów, to już będzie w kolejnym. No i co mogę powiedzieć, chciałbym podziękować przede wszystkim tym, co wytrzymali to moje całoczynne ględzenie, paplanie. Nie, efekt jest wart tego i koniecznie zapraszam do kolejnego głównie odcinka. No i co, do zobaczenia z powrotem w kolejnym. Cześć. Cześć.